Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku Andrzej Kudryaszow zmuszony był zakończyć karierę przez ciężką chorobę. Znamy obsadę i datę pożegnalnego turnieju Pepe. Nowacki po roku przerwy wraca do ścigania. Opole z wizualizacją nowego, odświeżonego stadionu. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Na początek zaczniemy sobie od wyników ostatniego meczu reszty świata z reprezentacją Argentyny. Jak wspomniałem w ostatnim odcinku, jest to przełomowy moment, bo pierwszy raz w historii reprezentacja Argentyńczyków wystawiła kadrę na oficjalne zawody. Sam mecz odbył się dzień później niż planowano, wszystko to przez ulewne deszcze. Zwyciężyła drużyna reszty świata, którą współtworzyli dwaj Polacy, Patryk Wojdyło i Paweł Miesiąc. To właśnie oni razem z Włochem Paco Castagną poprowadzili resztę świata do zwycięstwa 62-55. Znamy obsadę i datę pożegnalnego turnieju Piotra Protasiewicza. Planowany termin zawodów to 25 marca. Obsada jest bardzo zacna, bo w niej sami najlepsi żużlowcy ze światowej elity. Wśród uczestników nie ma nazwiska samego Protasiewicza, który zakończył karierę przed rokiem. Co do samej daty zawodów, to gdzieś mignął mi nagłówek, że Stal dostała pstryczka w nos od Falubazu, albowiem w tym samym dniu na Jancarzu ma odbyć się sparing pomiędzy Stalą a Unią Leszno, w którym zabraknie liderów. Do tego to memoriał Edwarda Jancarza co roku był największym turniejem w województwie lubuskim, który transmitowała nawet stacja Kanal Plus. Na razie nie wiadomo gdzie i czy w ogóle będzie transmitowane to wydarzenie. Patrząc po stawce mistrzostw Piotra Protasiewicza, możemy spodziewać się dobrego widowiska. I tutaj zejdę na chwilę z tematów klasycznego newsa, bo warto zatrzymać się na chwilę przy tym, co udostępnił klub łódzkiego Orła. Orzeł pochwalił się na swoich mediach statystykami dotyczącymi ostatnich sezonów. Możemy tam zobaczyć, że właśnie Moto Arena Łódź była najatrakcyjniejszym torem w pierwszej lidze. Ale też można zobaczyć, o ile wzrosła wartość efektywności sponsoringu łódzkiego klubu od roku 2020. I tak, wartość ekspozycji marek sponsorów i partnerów klubu żużlowego Orzeł Łódź w trakcie kilku miesięcy sezonu 2022 wyniosła aż 20 400 000 zł. To o blisko 100% więcej niż w rozgrywkach w 2021, a łącznie od sezonu 2020 potencjał marketingowy klubu wzrósł o 12 milionów. Na pewno jest to bardzo pozytywna informacja, zwłaszcza w obliczu innych, które mówią o słabej liczbie sprzedaży karnetów z ostatniego sezonu. Fajnie by było zobaczyć takie porównanie z innymi klubami żużlowymi, ale niestety takowe informacje nie pojawiają się za często w mediach. O ile dobrze pamiętam, to wartość ekspozycji marki i miasta, jeśli chodzi o klub Wilki Krosno tuż po awansie do Ekstraligi, wyceniana była na 41 milionów złotych. Nic tylko bić brawa dla Orła Łódź i życzyć kolejnych takich sukcesów. Do wielkiego sukcesu może dojść niedługo w Opolu. Parę dni temu prezydent miasta Opola wrzucił na swoje media informację, że odbyło się już pierwsze wstępne spotkanie dotyczące modernizacji stadionu. Cały projekt wygląda obiecująco. Pojawić się mają krzesełka na praktycznie całej długości trybun. Miejsc siedzących w sumie na stadionie ma być 5500. W budżecie miasta na ten cel zapisano kwotę 300 tysięcy złotych. Nie jest tajemnicą, że Opole oprócz problemu z awansem w końcówkach sezonu miało również problem ze stadionem. Ich domowy obiekt nie spełniałby wymogów licencyjnych w pierwszej lidze, nawet w przypadku awansu. Bardzo dobra jest więc wiadomość, że coś ma się w tym kierunku zacząć dziać. Kiedy nastąpi dzień, kiedy nie będziemy już mogli usiąść na trawie trybun w Opolu, tylko na opieranych krzesłach? Jak zwykle, czas pokaże. Kamil Nowacki po roku przerwy wraca do ścigania. Wychowanek Stali Gorzów nie znalazł pracodawcy na sezon 2022, który byłby jego pierwszym w roli seniora. Jak podał trener TŻ Ostrowi Mariusz Staszewski, Nowacki będzie ich zawodnikiem w sezonie 2023. Bynajmniej nie chodzi tu o starty w pierwszej lidze. TŻ Ostrowia pomimo spadku z Ekstraligi dalej będzie ścigała się w Ekstralidze U24, a Nowacki ma być solidnym filarem ostrowskiej ekipy. Nazwiska w kadrze Ostrowian przynajmniej na papierze wskazują, że będą się bić ponownie o zwycięstwo. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Kamilowi powodzenia. Andrzej Kudryaszow to rosyjski zawodnik, który od nadchodzącego sezonu miał ścigać się jako zawodnik na polskiej licencji. Jeszcze parę tygodni temu spokojnie przygotowywał się do nowego sezonu, kiedy wszystkie jego plany zburzyły słowa lekarza. Andrzej od jakiegoś czasu walczy z nowotworem płaskonabłonkowym. Przeszedł operację i wszystko wydawało się, że idzie ku dobremu. Niestety w grudniu 2022 roku Andrzej usłyszał od lekarza, że najłatwiejszym sposobem na pozbycie się nowotworu jest amputacja nogi,
tak aby nie nastąpiły przerzuty na cały organizm. Były już żużlowiec wybrał inną metodę leczenia. W wywiadzie dla WP Sportowe Fakty przyznał, że zaczął sprzedaż sprzętu, by zapewnić byt swojej rodzinie. Żużel to już niestety przeszłość. Postanowiłem sprzedać swój sprzęt, by pozwolić przetrwać rodzinie przez najbliższe miesiące. Priorytetem jest powrót do zdrowia. Andrzej opowiedział o wielu aspektach obecnego życia, o tym, że jego rodzina nie może przyjechać z Rosji i pomóc, że nie może iść sam z dzieckiem na spacer, bo sam porusza się o kulach, a opiekuje się nim żona. Sytuacja dojrzała do tego stopnia, że powstała specjalna zbiórka, która ma na celu wesprzeć finansowo Kudryaszowa. Całe żużlowe środowisko ochoczo rzuciło się do pomocy. Media, kluby, zawodnicy, a przede wszystkim kibice. Wsparcie płynie do niego ze wszystkich stron. Obecnie na moment nagrywania odcinka z 250 tysięcy zebrano już prawie 80. Warto wspomnieć, że jeszcze w niedzielę rano kwota wynosiła nieco ponad 2000. Wielu żużlowców wyraziło swoje wsparcie, jak na przykład Grzegorz Zęgota, któremu w przeszłości również groziła amputacja nogi, czy Emil Sajfudinow, który na licytację wystawił swój kask. Link do zrzutki rzecz jasna zostawiam w opisie filmu. Życzymy Andrzejowi dużo zdrowia i wytrwałości. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, pozdrawiam wszystkich wspierających i do następnego odcinka albo live'a. Na razie, cześć!